to o ile więcej mamy u Boga niż myślimy. Tę prezentację przygotowałem tak, że po lewej stronie widzicie fragment z Biblii, czyli werset, a po prawej stronie w tabelce jest opisane to, co otrzymaliśmy z krótką definicją. Ja zachęcam do tego, żeby nie czytać tych definicji, ja je opiszę pokrótce. Oczywiście tę prezentację wyślę do Olka, żeby mógł Wam ją udostępnić, jeżeli ktoś sobie będzie życzył. Więc zacznijmy od początku, od pierwszego wersetu. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Ja jak przygotowywałem się do spotkania, to w pierwszym momencie nie zauważyłem tego, że Paweł dostał zadanie. Paweł dostał zadanie, Paweł dostał pewną funkcję apostolstwa. Już w pierwszym wersecie, oczywiście to mówimy o Pawle, ale jak tak czytałem sobie któryś raz z kolei, to okazało się, że on dostał zadanie już w pierwszym wersecie. No i pytanie, czy my też to zadanie dostaliśmy? Na to pytanie chciałbym sobie odpowiedzieć już na samym końcu. Ale pierwsze, co Paweł dostał, to dostał wysłannictwo od Boga, jego reprezentację, zadanie do reprezentowania jego przed innymi ludźmi. 1:2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Łaska. Takie słowo, które jest często, tak jak ja słyszę, nadużywane i nierozumiane, ale dostaliśmy od Boga niezasłużoną życzliwość. Oprócz oczywiście zbawienia, o którym za chwilę, i pokój. I to jest też ciekawe, że nawet ostatnio na wyjeździe byliśmy z Wojtkiem, z Krzyśkiem i zastanawialiśmy się, co oznacza pokój. Ja poszukałem takiej definicji i pokój to jest zgoda między dwoma stronami. Pokój to jest zgoda między dwoma osobami. Pokój to jest zgoda między dwoma państwami. Czyli Pan Bóg dał nam łaskę, czyli niezasłużoną przychylność i dał nam pokój między Nim a nami. Czyli mamy już trzy elementy, a to dopiero dwa wersety. Czyli otrzymaliśmy jak na razie apostolstwo, łaskę i pokój. Ale idźmy dalej. 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I tutaj na moment się zatrzymam, bo nie wiem, jakie są Wasze przemyślenia. Gdybyście chcieli się podzielić, to ja bardzo, bardzo proszę, ale ja tak czasami się zastanawiam nad tym, bo często się mówi, no błogosławię Cię, a ja czytam ten werset i czytam w nim, że Pan Bóg nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem, czyli dał nam błogosławieństwo, wszelkie duchowe błogosławieństwo. Kiedy ja zdefiniowałem błogosławieństwo, to błogosławieństwo to jest życzenie przychylności Boga, dobrodziejstwo, pomyślność lub przychylność. Czyli Pan Bóg dał nam przychylność, pomyślność i dobrodziejstwo od siebie. I zastanawiam się tylko, ale może to potem o tym podyskutujemy, jak to się ma do takiego błogosławienia drugiego człowieka. Ale to jest takie pytanie, które możecie sobie zapisać i bardzo chętnie później na nie wrócę. Ale to już jest czwarty element, czwarty, który otrzymaliśmy, a to dopiero trzy wersety. Ale idźmy dalej. 1:4. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagannie przed obliczem Jego w miłości. I zwróćcie uwagę, że tutaj znowu pojawiają się dwa elementy. Świętość, bo Pan Bóg chce, żebyśmy byli i dał nam świętość przed Nim i nienaganność. I czym jest świętość? Oddzielenie od świata, moralna bądź duchowa nieskazitelność. Czyli Pan Bóg dał nam nieskazitelność, oczywiście w kim? No, w Chrystusie, w miłości. Ale to otrzymaliśmy. Więc mamy już pięć. Ale idźmy dalej. Otrzymaliśmy również nienaganność. Ja zdefiniowałem sobie nienaganność, to jest niedawanie powodów do jakichkolwiek zarzutów. Czyli otrzymaliśmy od Pana Boga nienaganność w Chrystusie, czyli nie można nam niczego zarzucić. Nie ma powodu do tego, żeby nam zarzucić. Oczywiście nam, mam tu na myśli osoby, które oddały swoje życie Jezusowi. Ale o tym jeszcze będziemy za chwilę mówić, bo za chwilę zdefiniujemy, jak to się dokładnie odbywa. Ale jesteśmy w wersecie czwartym, a ja już naliczyłem pięć rzeczy, które otrzymaliśmy. Idźmy zatem do wersetu piątego. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Czyli co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy synostwo. Czym jest synostwo? No bycie czyimś synem. W tym przypadku bycie synem Boga. Czyli mamy już szósty element, szóstą rzecz w cudzysłowie, którą otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy synostwo, czyli zostaliśmy synami Boga. Ale idźmy dalej. 1:6.
uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Pan Bóg obdarzył nas łaską, już o tym mówiliśmy. A czym jest łaska? No niezasłużoną przychylnością, czyli dostaliśmy po prostu za darmo łaskę. Werset szósty, ja już naliczyłem 7 rzeczy. Idźmy dalej. 1:7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie, w nawiasie przebaczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. I tutaj mam kolejne dwa elementy. Zwróćcie uwagę, w nim mamy odkupienie, czyli otrzymaliśmy odkupienie. I czym jest odkupienie? Odkupienie jest zmianą właściciela na tego, który miał wcześniej. Odkupienie najłatwiej przedstawić, no, pewnie każdy z Was słyszał o Lombardzie, więc kiedy ja idę do Lombardu, zostawiam coś, ktoś nawet mi może za to coś płaci, ale ja później idę to odkupić. Albo ja sprzedałem coś komuś, bo byłem w jakiejś trudnej sytuacji, a potem wróciłem. Oj, ktoś nam się tutaj włączył. Więc dostaliśmy również odkupienie. Czyli jest odkupienie zmianą właściciela na tego, który miał to wcześniej, bo wcześniej należeliśmy jako ludzie oczywiście, nie ja osobiście, do Boga, ale otrzymaliśmy również odpuszczenie. I czym jest odpuszczenie? Jest przebaczeniem czegoś, darowaniem komuś jakiegoś przewinienia. Odpuszczenie jest też rozumiane jako rezygnacja z czegoś. Więc jesteśmy w wersecie 7, a ja już naliczyłem 8 rzeczy, które otrzymaliśmy. Ale pójdźmy dalej. 1:8, werset 8. Której nam, tej łaski, o której wcześniej mówiłem, hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Bardzo lubię ten fragment, ponieważ z niego wynika, że Pan Bóg dał nam mądrość i roztropność. Za chwilę powiem, do czego ona ma służyć, ale najpierw zdefiniujmy, czym jest mądrość. Mądrość jest to wiedza nabyta przez naukę lub doświadczenie i umiejętność jej wykorzystania. I roztropność, działanie z namysłem, z rozwagą, zdolność trafnej czy trafnego orientowania się w jakiejś sytuacji. Więc Pan Bóg dał nam mądrość, roztropność, czyli jeżeli dobrze liczę, to mamy już 10 rzeczy. Po co? Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył. Zanim powiem, po co dostaliśmy mądrość. Zwróćcie uwagę w 9 wersecie, pogrubiony tekst. Że oznajmił nam według upodobania swego. Czyli co jeszcze otrzymaliśmy od Pana Boga? No, upodobanie. My otrzymaliśmy jeszcze od Niego upodobanie. A czym jest upodobanie? Jest to sympatia do czegoś lub kogoś, polubić kogoś lub coś. To jest definicja akurat słownikowa. Czyli Pan Bóg nas polubił. Otrzymaliśmy od Niego upodobanie. Ale po co? Po co? Po co? Którym go uprzednio obdarzył tajemnicę woli swojej. Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi. I zwróćcie uwagę, no to wszystko wcześniej się działo, żeby nam objawić tajemnicę. I czym jest tajemnica? Tajemnica jest jakąś wiadomością, której poznanie lub ujawnienie jest zakazane przez prawo albo rzecz, której się nie rozumie lub nie umie wyjaśnić. Więc to wszystko, o czym mówiłem wcześniej, bo po to, bo Pan, byśmy poznali tajemnicę, którą otrzymaliśmy od Boga. Kolejny element. Otrzymaliśmy tajemnicę. A jaka ta tajemnica jest? No, połączyć w jedną całość wszystko to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim. Czyli kolejną rzecz, kolejny element, który otrzymaliśmy, to połączenie. Połączenie w jedną całość. Połączenie w jedną całość, to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi. Oczywiście to połączenie zachodzi w Jezusie. Ale czym jest połączenie? No, sposób łączenia elementów jakiejś całości. Jakiejś całości. Czyli my, nie chcę wyprzedzać, ale jesteśmy cząstką już. Cząstką jakiejś całości i będziemy połączeni. Więc to jest kolejne. I z moich wyliczeń wynika, że mam już 13 rzeczy, które otrzymaliśmy. Ale zaraz to zweryfikujemy. Werset 1:11. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką,
nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. I zwróćcie uwagę, że tutaj kolejne dwie rzeczy, o cząstce powiedziałem wcześniej, staliśmy się jego cząstką, tak jakbyśmy dostali tę cząstkę. A czym jest cząstka? Jeden z elementów, na który dzieli się jakaś całość. I przeznaczenie też otrzymaliśmy od Boga. I czym jest przeznaczenie? Praktyczny cel, do którego coś jest zakwalifikowane. Nieunikniona przyszłość, nieuchronna konieczność stania się czegoś. Zwróćcie uwagę, ile tu jest treści. Mam nadzieję, że zapisujecie, mam nadzieję, że notujecie i że liczycie, bo jestem przekonany, że naliczymy bardzo podobnie, a jeżeli nie, to fajnie by było, jakbyście naliczyli więcej tych elementów, które od Boga otrzymaliśmy. Ale przejdźmy do 12 wersetu. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. I ja ten werset rozumiem i widzę w nim, że otrzymaliśmy dwie rzeczy. Otrzymaliśmy w nim zadanie. Zadanie, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. I dostaliśmy zadanie, żeby się przyczyniać do uwielbienia chwały Boga. I czym jest zadanie? Nakazem wykonania czegoś. Więc dostaliśmy nakaz wykonania czegoś, czego? Przyczyniania się do uwielbienia chwały Jego. I druga rzecz, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, czyli drugą rzeczą, którą otrzymaliśmy, jest nadzieja. Nadzieja. A czym jest nadzieja? Nadzieja jest oczekiwaniem, że w przyszłości coś się wydarzy. W przyszłości coś się wydarzy. I jeżeli dobrze liczę, to powinno już być między 17 a 19 elementów. Ale idźmy dalej, bo to jest dopiero 12 werset. 13 werset. Piękny werset, który streszcza całą Ewangelię. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecaniem Duchem Świętym. I zwróćcie uwagę, że tutaj otrzymaliśmy, przynajmniej ja tak to widzę, trzy rzeczy. Otrzymaliśmy trzy rzeczy. Pierwsze, otrzymaliśmy wiadomość. Otrzymaliśmy wiadomość, usłyszeliśmy słowo prawdy, Ewangelię zbawienia naszego. Czyli otrzymaliśmy pierwszą wiadomość. Drugie, Ducha Świętego, którym zostaliśmy zapieczętowani, czyli otrzymaliśmy jeszcze pieczątkę. Pieczątkę. I tutaj jest definicja pieczątki. Czym jest pieczątka? No płytka z wypukłym znakiem lub napisem. Tak się, wiecie, robiło kiedyś pieczęć. Ale do czego się używa pieczęci? Do tego, żeby oznaczyć coś. Czyli my otrzymaliśmy pieczęć Ducha Świętego, żeby nas oznaczyć, że należymy do Boga. Więc tutaj mamy kolejne trzy. Mimo, że jeden werset to trzy elementy. Wiadomość, Duch Święty i pieczęć. Ale jesteśmy dopiero w połowie. 1.14. Ten Duch Święty, który jest rękojmią, zadatkiem dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Czyli zwróćcie uwagę, że tutaj znowu mamy dwa elementy, które otrzymaliśmy. Pamiętajmy, że cały czas mówimy o tym, przepraszam, co otrzymaliśmy od Boga. Otrzymaliśmy zadatek w postaci Ducha Świętego i otrzymaliśmy dziedzictwo. I czym jest zadatek? Jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne, zgodnie z którym podczas zawierania umowy jedna ze stron wręcza drugiej określoną sumę pieniędzy albo określone coś, w naszym przypadku Ducha Świętego. I ten zadatek ma zabezpieczyć przed zerwaniem umowy. Więc Pan Bóg tak zabezpieczył nas, że nam dał Ducha Świętego w formie zadatku. I to jest kolejny element, który otrzymaliśmy, ale dzięki temu otrzymaliśmy dziedzictwo. W zasadzie nie dzięki temu, tylko Duch Święty jest zadatkiem tego dziedzictwa. I czym jest dziedzictwo? No dziedzictwo to są jakieś dobra otrzymane w spadku. To jest prawo do objęcia spadku. I Duch Święty jest właśnie zadatkiem tego dziedzictwa, który jest kolejnym elementem, który od Boga otrzymaliśmy. Idźmy dalej. 1.17 to jest kolejny werset, w którym ja zauważyłem. Marek podnosi rękę. Marek. Marku, jeżeli chcesz coś powiedzieć, to musisz sobie włączyć dźwięk. Ja nie mogę tego zrobić, bo prawdopodobnie ty sobie zablokowałeś
Prawdopodobnie zablokowałeś sobie dźwięk. Tylko nie mam pewności teraz, czy Marek rzeczywiście chciał coś powiedzieć. Czy Nie, dziękuję, to pomyłka była. A, rozumiem. Dobra, nie ma sprawy. Nie ma sprawy, to dziękuję Ci, Marku. Więc idźmy dalej. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania, może jakieś zastrzeżenia, a może coś jeszcze zauważył, to proszę zgłaszajcie się, włączajcie mikrofon i skomentujcie. Wtedy będzie większa interakcja. Też mam pewność, że po drugiej stronie jesteście aktywni i nie śpicie, bo to jest dość istotne, żebyście nie zasnęli. 1.17. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu. I tutaj znowu ja wyselekcjonowałem trzy obszary. Duch mądrości, ale o nim już mówiliśmy. Duch Święty, objawienie i poznanie. Czyli kolejne dwie rzeczy, które dostaliśmy od Boga. Objawienie i dostaliśmy jeszcze poznanie. I czym jest objawienie? Coś, co było dotąd nieznane, co było zakryte, coś, co było nieoczekiwane lub jakiegoś rodzaju olśnienie. Czyli dostaliśmy. Pan Bóg odkrył przed nami, zresztą była wcześniej o tym mowa, o tajemnicy. Objawił przed nami jakąś tajemnicę i dał nam poznanie Jego. Poznanie Jego, czyli my możemy poznać Jego. I czym jest poznanie? No zdobycie wiadomości o czymś lub o kimś, o kim wcześniej być może czegoś nie wiedzieliśmy, bo czasem mogę słyszeć o kimś, no, ale go w ogóle nie znać. Więc Pan Bóg również dał nam poznanie Jego. Idźmy dalej, 1.18. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Więc zwróćcie uwagę, że znowu, co otrzymaliśmy, no, oświecił oczy nasze, czyli otrzymaliśmy oświecenie, olśnienie, poznanie czegoś, co było niedostępne. Abyście wiedzieli, otrzymaliśmy wiedzę. Czym jest wiedza? Ogółem wiadomości zdobytych na jakiś temat, obserwacją, może badaniem. Otrzymaliśmy nadzieję, o której już mówiłem wcześniej, ale czytając teraz, widzę, że tutaj, o, zwróćcie uwagę, do której was powołał, czyli otrzymaliśmy jeszcze powołanie. I jakie bogactwo chwały, i tutaj jest jeszcze jeden element, bogactwo chwały otrzymaliśmy i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Czyli tutaj jest jeszcze coś, czego nie zaznaczyłem, a właśnie teraz zauważyłem, czyli oprócz tego, że otrzymaliśmy powołanie, to otrzymaliśmy jeszcze bogactwo chwały, w którym mamy udział. 1.22, kolejny werset. Wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. I zwróćcie uwagę, jeżeli wszystko poddał pod stopy Jego, pod stopy Pana Jezusa, to my również otrzymaliśmy poddaństwo. Czym jest poddaństwo? Ono jest przynależnością państwową mieszkańców kraju rządzonego przez króla lub innego władcę. Czyli my jeszcze otrzymaliśmy poddaństwo pod naszego króla. I 1.23, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełniał. Okej? Który jest, czyli Kościół, jest ciałem Jego, pełnią, który wszystko we wszystkim wypełnia. Więc my jeszcze dostaliśmy kawałek ciała. Kawałek ciała. Ja tu napisałem udział w ciele Pana Jezusa i nazwę to tak dostaliśmy. Jesteśmy albo okiem, uchem, nosem, albo nogą. Jesteśmy kawałkiem ciała. Oczywiście to jest przenośnia, że okiem, uchem, ale jak czytacie Biblię, to wiecie, że takie porównania są tam bardzo często stosowane. Więc dostaliśmy jeszcze kawałek, jakby czy staliśmy się kawałkiem ciała Pana Jezusa. Ciała, którego głową jest oczywiście Jezus, bo głową Kościoła, jak widzicie wcześniej, tutaj jest Jezus. I być może szybko, być może dużo treści, ale chciałbym to bardzo krótko podsumować, bo ja osobiście w 23 wersetach, które właśnie przeczytaliśmy, nie przeczytaliśmy wszystkich, ale w 23 wersetach, z których składa się pierwszy rozdział listu do Efezjan, ja znalazłem 29 rzeczowników. I teraz mam pytanie do Was i bardzo chciałbym Was zachęcić, zaprosić do dyskusji i do podzielenia się. Albo możecie powiedzieć, albo możecie napisać na czacie, ile Wy naliczyliście tych elementów. Bo może naliczyliście więcej. Ile Wy naliczyliście? Pamiętacie, było takie zadanie na początku?
żeby zapisać, ile ich naliczyliście. I teraz chciałbym Was zaprosić do tego, żeby chwilę o tym pogadać. Żebyście się podzielili i żebyśmy podyskutowali. Ja może jeszcze dodam z 19 o wielkiej mocy Bożej. Bo tam jest, że dał nam moc, która była przy zmartwychwstaniu, zmartwychwzbudzeniu Jezusa Chrystusa. O, dzięki bardzo. 19 już sprawdzam. Już sprawdzam. A, jest, rzeczywiście. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas. Którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Super, dziękuję Ci, Adamie, bardzo. I zapraszam, ile naliczyliście? Może teraz już nie piszcie ściągawki, ale tak do tej pory i pogadajmy chwilę. Może zauważyliście coś, czego ja nie zauważyłem, to na pewno warto się tym podzielić jeszcze dla innych osób. Tylko proszę nie wszyscy naraz, bo się robi straszny szum. Wojtku, się uśmiechasz. Masz tam coś? Czekaj, bo nie słychać Cię. O, już teraz. O, teraz. Tak. Próbuję znaleźć to słowo, którego nie ma w Biblii Warszawskiej, a jest w Biblii Gdańskiej, wiesz? Aha. Na razie mam tylko jedno takie, ale już tam jakie? Padło. No. Jakie? To moc? Zaraz znajdę. Daj mi jeszcze chwilkę. Dobra. W ten sposób zrobię taki wybieg, bo ty powiedziałeś, że używasz Biblii Warszawskiej i wszyscy lecimy wedle tego, co nam pokazujesz, nie? A ja widzę, że to było trudno, będziemy tu znaleźć coś, czego nie znalazłeś, nie? Ale może jak zrobię inny przekład, który bazuje na tak zwanym textus receptus, to może znajdę. Mhm. To akurat dzisiaj tak, ale jakby nie ma znaczenia też Biblia, bo nawet lepiej, jeżeli macie inne tłumaczenia, bo pewnie te słowa znajdziecie właśnie te, których ja nie widziałem, bo akurat dzisiaj pracowałem na Biblii Warszawskiej, ale chciałem Was zachęcić jeszcze, może coś zauważyliście, czego ja nie zauważyłem. Zróbmy sobie jakąś interakcję, bo to spotkanie na to pozwala. Co, słychać mnie? Tak, tak. Bo ja w zasadzie nie znalazłem więcej niż Piotrek. Natomiast naliczyłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Naliczyłem siedem określeń, to znaczy siedem stwierdzeń, że to mamy w Nim. Mamy w Nim, w Jezusie, w Chrystusie, w czym, w Jego czymś, przez Niego. No i ja muszę powiedzieć, że po prostu ja kiedyś, jak byłem młodszy w wierze, to tak mi się wydawało, że jestem taki niezależny elektron i że ja to dostaję, to znaczy, że tak jakby mi ktoś to dał do plecaka albo gdzieś, ja sobie mogę iść gdzie chcę, nie? I ja to dostałem, to znaczy, no po prostu dostałem na wyposażeniu coś, nie? Ale że ja jestem tym takim podmiotem i sobie dalej idę, nie? No i natomiast właśnie coraz bardziej widzę, że to nie jest tak, to znaczy to jest tak, że my to mamy w Nim, to znaczy my musimy być w Nim i tutaj no to koresponduje z tym, co właśnie przeżywam od wczoraj, od rana, to znaczy trwanie w Nim, nie? To znaczy to nie jest poza Jezusem. Wszystko to, co Ty teraz tutaj nam pokazałeś, tych kilkanaście rzeczy, to nie jest coś, co jest w nas, bo myśmy to jakoś dostali i po prostu no plecak, wyposażenie i se mamy gdzieś iść, tylko to ciągle pozostaje w Nim. Poza Nim tego nie ma. Nie? I ja myślę, że jak widzimy tą tonę tych rzeczy, które właśnie myśmy, Ty to tak sformułowałeś, co my mamy w Jezusie, tak to jest sformułowane, ale myślę, że nie do końca sobie zdajemy sprawę z drugiej części tego zdania. To znaczy, że my to mamy w Nim. Nie? Znaczy, to nie jest coś, co my sobie bierzemy jako sprzęt i se idziemy, i używamy tego jak chcemy. Jak my se gdzieś pójdziemy, to my tego nie mamy. Jeżeli można, to jeszcze bym dodał tylko, można tak chwilkę? Pewnie. Bardzo podoba mi się ten komentarz teraz Olka.
jak zresztą całe studium, ale fakt jest taki, że w języku rosyjskim nie ma czasownika mieć i mówi się umienia, co znaczy u mnie teraz no ta rzecz jest, czyli jakby chwilowo to mam, my mamy też nie jako posiadłość na wieki wieków, bo zagarnęliśmy to, czy zabraliśmy sobie, ale Pan nam dał do dyspozycji i mamy uwielbiać Jego w tym, że będziemy po prostu tym obracać, póki jesteśmy tutaj, prawda? Także że to jest niesamowicie takie odkrywcze, rzeczywiście bez Pana i to nie tylko w sytuacji, ale w dynamicznym zachowaniu, przy każdym z tych wspaniałych darów, no nie obejdzie się. Bez Niego to jest puste wszystko i ewentualnie może prowadzić nawet do jakichś pychy. No, dokładnie tak, ale to jeszcze bardzo ważna rzecz, o której ja tak nie powiedziałem wprost, ale jeżeli na przykład ktoś słucha nas, kto jeszcze nie zna Jezusa, no to warto by było też się zastanowić, bo tak jak Olek powiedział, jakby to znaczenie będzie dwojakie, bo z jednej strony my mamy w Jezusie, kiedy jesteśmy z Nim, jesteśmy jakby połączeni, nie? Jesteśmy złączeni i z Nim chodzimy, ale jeszcze przed tym jest pewien krok, który był w 13 wersecie, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelii zbawienia i uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I to jest ten moment, w którym my zaczynamy chodzić z Jezusem i potem mamy z Nim rzeczywiście chodzić. Im będziemy Jego bliżej, tym więcej będziemy widzieć. I też tej prawdy, o której mówiłem. Więc to jakby są dwa momenty. Pierwszy moment, kiedy my zaczynamy z Nim chodzić, kiedy decydujemy się, że będziemy z Nim chodzić. I drugi, kiedy już jesteśmy po tej decyzji, żeby nadal w tej decyzji trwać. Żeby gdzieś nie błądzić. No bo rzeczywiście jak błądzimy, to możemy nie widzieć i nie doświadczać tego wszystkiego, o czym mówiliście. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze. Czy jeszcze ktoś miałby jakiś komentarz do tego, o czym rozmawialiśmy? Zachęcam serdecznie. Wojtek, znalazłeś? No właśnie, wiesz, tak jednym okiem patrzę na jedno tłumaczenie, na drugim okiem zezn mi się strasznie robi, ale nie znalazłem. Więc tutaj ten tekst jest bardzo spójny, obydwu tekstach greckich. Ja zastanawiam się tylko jeszcze, jeżeli macie Biblię, żeby zerknąć do 23 wersetu, który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkim napełnia, czyli Kościół, który jest Jego ciałem i pełnią. Zastanawiam się, czy słowo pełnią nie będzie też czymś, co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy pełnię. Że z Jezusem, Pan Jezus jako głowa Kościoła i my wszyscy jesteśmy pełnią. Czy nie otrzymaliśmy kawałka tej pełni, że jakby ją uzupełniamy. Ja to takie moje pytanie teraz, które mi się nasunęło, jak przełączyłem się właśnie na UBG. I nie wiem, co wy o tym myślicie. O pełni to tam jest coś w tym 11 Rzymian. I gdzieś do Kolosan. Ja bym tutaj taką ostrożność tylko zalecił, bo z interpretacją jakiegoś osiągnięcia 100%, chociażby Filipian 3:12, prawda, gdzie Paweł no, mówi, że absolutnie nie osiągnął tego, tylko do przodu no, biegnie, naciska, różne używa tam niesamowicie dynamiczne określenia i to jest chyba o to chodzi. Mm-hmm. Tak, to ja doprecyzuję może, bo mi tam nie chodziło o to, że jakby my osiągamy pełnię, tylko jesteśmy kawałkiem Kościoła i Kościół w całości z Jezusem jako głową wtedy jest pełnią. Jakby to, przynajmniej tak ja rozumiem tutaj 22 i 23 te wersety z listu do Efezjan. I wszystko poddał pod Jego stopy, pod stopy Jezusa, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi,
który to Kościół jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkim napełnia. Ja to rozumiem tak, że Kościół, ludzie, my, osoby, które rzeczywiście idą za Jezusem, plus Pan Jezus i Pan Bóg spełnia. Przynajmniej ja tak rozumiem ten fragment. Nie, tutaj jest inaczej w Rzymie, to jakąś... Mm-hmm. A może jakieś pytania się nasunęły jeszcze co do tego, o czym mówiliśmy? Ja sobie tylko jeszcze wynotowałem jedną rzecz, bo jak mówiłeś o tym, o nadziei, to ty podałeś jakąś słownikową definicję tej nadziei. Tak, tak. To jest, masz to tam gdzieś, czy nie bardzo? Pewnie. Już udostępnię jeszcze raz. Momencik, wrócimy. O, oczekiwanie, że w przyszłości coś się wydarzy. Bo już teraz nie wiem skąd, ale jakoś sobie to już wbiłem do głowy, że właśnie to znaczenie tej nadziei, to biblijne znaczenie nadziei, to jest mocniejsze. To znaczy, że my dzisiaj w naszej kulturze w zasadzie jak między sobą rozmawiamy i ty mówisz, no to co, to jutro się spotykamy, czy coś takiego, a mówię, no mam nadzieję, nie? I w zasadzie kiedykolwiek, albo mówisz, no i tam to już będziesz po maturze, nie? No, a ktoś mówi, no mam nadzieję, nie? Że zdam i tak dalej. W zasadzie w naszym rozumieniu nadzieja, ona jest, to jest 50-50 praktycznie, albo nawet jeżeli to jest tam, nie wiem, 80%, to znaczy, no właściwie masz wszystko przygotowane, wszystko zrobione, no zwykle się nic nie dzieje, ale tak naprawdę to nie wiesz, czy będziesz, bo to masz tylko nadzieję. Nie? Natomiast w tym sensie, o jakim to mówi Biblia, nadzieja jest pewnością dotyczącą przyszłości. Dlatego to jest odrębne określenie, dlatego że to dotyczy przyszłości. My co do pewnych rzeczy mamy pewność. To znaczy nadzieja, którą my mamy w Jezusie, jest pewnością co do rzeczy, które się wydarzą. Oczywiście nie co do wszystkiego, ale co do tego, co mówi Biblia. Biblia coś mówi nam, my mając nadzieję na to, to nie jest coś takiego, że o, takie piękne, fajne obietnice i no po prostu mam nadzieję, że to się spełni. To nadzieja w tym sensie jest pewnością tego, co się wydarzy w przyszłości. Nie? Ja się zgadzam, Olku. Zwróć uwagę, proszę, tylko na tę definicję, to jest oczekiwanie, że w przyszłości coś się wydarzy. Czyli my oczekujemy, przynajmniej ja tak rozumiem nadzieję, bo też trochę tą definicję, ona była dłuższa, ale ją skróciłem, że ja mam pewność i oczekuję, że to, co jest napisane w Biblii, się w przyszłości wydarzy. W kontekście tej dokładnie definicji, bo ja ją tak skracałem, żeby rzeczywiście ona oddawała to, co powinna być. Ale może rzeczywiście czy pewne oczekiwanie, że w przyszłości coś się wydarzy, być może to jest to. Moim założeniem też na to dzisiejsze spotkanie było to, żeby wyjaśnić słowa w najprostszy sposób. No, to najprościej sięgnę do słownika. Okej, słuchajcie, no bo jeżeli nie ma już pytań i dyskusja nam się tak szybko skończyła, też miałem nadzieję, że będzie jej trochę więcej, to jeszcze raz chciałbym zapytać, ile naliczyliście tych elementów, nie, o ile zrobiliście zadanie na początku, ale to już nie wiem. Dużo! Bo ja jeszcze tutaj za podpowiedzią Adama, to wyszłoby mi 30, a jeżeli dodałbym tą pełnię, ale tutaj musiałbym jeszcze przysiąść nad tym, to nawet bym śmiał twierdzić, że 31. Oczywiście w Jezusie Chrystusie, tak jak Olek to słusznie zauważył. Ja tylko 7, ale dlatego, że nie miałem jak notować. Aha. Rozumiem. Pamiętam.
kartka, gdzie zginęła. Jasne. Oczywiście, słuchajcie, ja wam ten, ja wam tą prezentację wyślę przez Olka jakoś, nie wiem, jaki jest sposób komunikacji, wyślę. Nawet mogę ją wysłać w PowerPointie taką do edycji. I jakby ktoś chciał coś dopisać, no to bardzo proszę dopisać. Ja się będę cieszył z tego powodu. Jak nie ma pytań i komentarzy, Olku, to ja bardzo dziękuję. Ja mam takie pytanie. O, proszę. Czy jest w ogóle alternatywa życia, patrząc na słowo życie, bez Jezusa Chrystusa? Ojej. No niekoniecznie trzeba odpowiadać teraz, nie? Tylko okay, analizując to, co otrzymaliśmy jako coś aha, dobrego, jako dobro, aha, takie wewnętrzne pytanie zadaję wam, czy jest alternatywa życia w ogóle bez właśnie tego wszystkiego, co otrzymaliśmy właśnie bez Jezusa Chrystusa, nie? Aha. No to tutaj by trzeba zacząć od definicji słowa życie. Jak definiujemy życie? Ja może już ten slajd wyłączę. To by była pierwsza rzecz, jak definiujemy życie. No i potem od tego, jak zdefiniujemy życie, wychodzimy, czy jest taka opcja, o której Krzysiek powiedział. Ale nie wiem, jak nasze zasoby czasowe. Czekaj, ja patrzę chcemy... do słownika. Proszę. Ja patrzę do słownika. Życie. Co to jest? Stan organizmu żywego od narodzin do śmierci. Mhm. No więc przy takim rozumieniu życia, bardzo krótkie rozumienie życia, tym bardziej, że Pan Jezus używał tego słowa w bardzo dziwnym znaczeniu. Na przykład mówił, że ktoś, kto we mnie wierzy i słucha słów moich, to kto wierzy w Ojca, ten ma życie i ze śmierci przeszedł do życia. Ze śmierci przeszedł do życia. Ten nie idzie na sąd, ma życie wieczne i ze śmierci przeszedł do życia. Tak jakby bez tego on nie żył. Więc jakby bez Jezusa to jest nie życie, mimo że żyjesz biologicznie, a potem to życie, no wiadomo, życie biologiczne się kończy, nie? A Jezus nas zapewnia, że przechodzisz do życia i masz życie wieczne. Mhm. Tak bez Jezusa to jest jakby inna kategoria życia. Tak. Taka bardziej widoczna, biologiczna. No. A z Jezusem jest inna. No bo tu są dwie kategorie życia. No właśnie, to właśnie, chyba dwie kategorie. Fizyczne, takie jak o, urodziłem się i żyję, i to Wojtek zdefiniował ze słownika języka polskiego. I mam jeszcze życie duchowe, które nie występuje wcześniej. Ono występuje od jakiegoś momentu. Jak mam dwa życia, więc to drugie życie nie jest możliwe do pytania Krzyśka. No. Bez Jezusa życie duchowe nie jest możliwe. Ale to pierwsze, no ludzie się rodzą. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę taką słownikową definicję, no to... Tak. Ale czy rodzą się też bez Jezusa? Ale co masz na myśli, mówiąc, czy rodzą się bez Jezusa, bo to jest... Bo mówiliśmy o takim słowie odkupienie w tym wszystkim, prawda? O zadatku, odkupienie, tak, takim życiu, prawda? Mhm. I skoro inicjatorem wszelkiego życia jest Bóg, a w pewnym momencie ta rzeczywistość zupełnie jest inna i nachodzi proces odkupienia tego zadatku, tego wszystkiego, to coś się musiało wydarzyć w tym życiu, że w pewnym momencie to, co Wojtek mówił, nie możemy żyć tym duchowym życiem, prawda, że możemy umrzeć, różne takie rzeczy, bo skoro na te życie cielesne, uważam, też podchodzi od Jezusa, od Boga, bo w nim mamy to życie jako dar, prawda, jakieś procesy zachodzą w tym życiu, że tak naprawdę mamy tylko to życie takie cielesne, ale nie mamy tego życia duchowego, o którym Wojtek mówi, bo wszystko, jak można powiedzieć, w Chrystusie jest nowe, ale też te rzeczy pewne mamy, takie bardzo ciekawe, nie? Dlatego pytanie, czy w ogóle słowo życie bez Jezusa ma sens, nie? Stąd takie pytanie moje było, ale już tylko tyle, nie? Okej, to na pewno byśmy musieli się cofnąć do Księgi Rodzaju, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, ale Dzidek podnosi rękę, więc Dzidku, ja cię już spróbuję tutaj znaleźć na liście i już ci daję głos, bardzo proszę. Oj, coś tutaj. No coś dzisiaj Zoom nam szwankuje. Nie, ale to chyba jest wyraz poparcia. Okej.
Okej, ale chciałem Ci dać głos, bo czasem podnosimy rączkę, jak chcemy coś powiedzieć, więc ja myślę tutaj... Ale Olku, powiedz, ile mamy czasu, bo to jest jakby podstawowe pytanie. Nie ma ograniczeń, jesteśmy w takim bardzo przyzwoitym tym. Na pewno kilka minut jeszcze mamy, tu nie ma żadnych ograniczeń. Ja, wiecie co, ktoś kiedyś mi poradził, że, żeby się modlić modlitwą pańską, ale nie w taki sposób, to znaczy po prostu wypowiadając słowa modlitwy pańskiej, tylko można powiedzieć, żeby wypowiadać kolejne te sformułowania, których nas Jezus nauczył i po prostu przerywać na chwilę tą modlitwę i zastanawiać się nad tym, dlatego że ona faktycznie to jest taki schemat modlitwy, jak każdy z nas wie, no, który możemy sami rozbudowywać, zgadzacie się, nie? No bo na przykład wystarczy, że powiemy Ojcze nasz i na przykład wszystko, co się z tym wiąże, nie? Że możemy bezpośrednio rozmawiać z Ojcem, że naszym Ojcem jest Bóg i tak dalej. I ja to od czasu do czasu stosuję, czasami jak gdyby z braku pomysłu też na modlitwę, nie wiem jak to brzmi, ale dokładnie tak jest. I to zawsze zdaje egzamin, to znaczy po prostu modlenie się modlitwą pańską, ale nie w sposób taki, że się tylko wypowiada te słowa, ale że się po każdym stwierdzeniu robi przerwę i po prostu się nad tym, jak gdyby w tej modlitwie medytuje, nawet w ciszy, albo na przykład wypowiada się słowa, które są związane z tym danym fragmentem. No ja myślę, że ty nam dzisiaj poddałeś kolejną, no taką niesamowitą podpowiedź, bo tak jak psalmy są na przykład tekstem, który można wypowiadać, którym się można modlić, to ja myślę, że Biblia z zaznaczonymi tymi fragmentami, na które ty wskazałeś, ten pierwszy rozdział, to po prostu przejście tego pierwszego rozdziału jak gdyby z wdzięcznością i taka modlitwa dziękczynna, która polega na tym, że po prostu Bogu dziękujemy za te kolejne rzeczy, no i je wymieniamy w tej modlitwie. No to jest coś, co jak gdyby ja z tego spotkania zachowam i po prostu zamierzam sobie w Biblii pozaznaczać i to jest taki moment, jak nie wiadomo o co się modlić, albo no są takie momenty. Myślę, że to jest coś wspaniałego, kiedy właśnie się Bogu z wdzięcznością podziękuję za tych 30 elementów, które są dosłownie czasami po dwa w jednym wersecie. Nie? Trzeba sobie pozaznaczać i to jest jak gdyby no, sposób na modlitwę. Super. No to jest za co być wdzięcznym, jest naprawdę, ale Krzysiu zadał pytanie i ja myślę, przeniosłem się do Księgi Rodzaju na chwilę i jest 2,7 werset. Wtedy Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia i człowiek stał się żywą duszą. Więc tak jak powiedziałeś, to Pan Bóg stworzył tego człowieka i go ożywił, ale później coś się stało. I tutaj musiałbym przelecieć kawałek dalej. Potem coś się stało i się zepsuło. Bo na początku człowiek był własnością Boga. Ale potem coś się popsuło. Ogólnie jesteśmy cały czas własnością Boga, ale potem coś się popsuło na tyle, że Pan Bóg no, wysłał Pana Jezusa, żeby nas odkupić. A co się popsuło, to ja już się przenoszę. Do rodzaju 2, do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Nie wiem, czy macie Biblię, to możecie też śledzić to, gdzie ja się przenoszę. Tutaj kończy się drugi rozdział tym, że Adam i Ewa byli nadzy, a nie wstydzili się. I trzeci rozdział, a wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety, czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? I kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzewa tego ogrodu, ale o owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. Więc tu myślę, że jest odpowiedź, za chwilę będzie odpowiedź, co się stało, ale Pan Bóg jasno to powiedział, że nie będziecie jeść z niego, z tego drzewa pośrodku ogrodu, abyście nie umarli. A jak wiemy później, no zjedli z tego drzewa. Adam i Ewa zjedli z tego drzewa, więc umarli, ale nie umarli fizycznie, tylko umarli duchowo. Więc nie wiem, Krzysiu, czy odpowiedziałem na twoje pytanie?
ale fizycznie ludzie się rodzą, ale nie żyją duchowo, zaczynają żyć duchowo dopiero, kiedy się zaprzyjaźniają, oddają swoje życie Panu Jezusowi. Znaczy, ja jako tak nie oczekiwam odpowiedzi, chciałem tylko pytanie zadać, żebyśmy sobie przemyśleli właśnie, czym jest po prostu życie, nie? I czym Pan Jezus wobec tego życia, nie? Jako ten dar, o którym czytamy, i te wszystkie dary, które otrzymaje, będąc w Jezusie, prawda? Mm-hmm. Rodzi się jako właśnie, jak przeczytałeś właśnie, z woli właśnie Boga czy Pana Jezusa, bo dla mnie to jest równoznaczne, nie? Mm-hmm. Okej, okay, ale już nie będę zakłócał, okej. Okay. Nie, no padło pytanie, więc warto było na nie odpowiedzieć, bo być może ktoś z nas potrzebował tej odpowiedzi w tej chwili. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, wnioski, spostrzeżenia, to ja zapraszam do podzielenia się. To jeżeli nie ma, to co, może ja się tak krótko pomodlę jeszcze, a później oddam już głos Olkowi i Wojtkowi, którzy tutaj zarządzają tym spotkaniem, tak technicznie i organizacyjnie. Więc Panie, ja Ci chciałem tak podziękować za to spotkanie, za wszystkich uczestników, że mogliśmy być, za tą technologię, bo my jesteśmy w różnych miejscach, a możemy mimo wszystko jednak być razem, pomimo tych różnych sytuacji, ograniczeń, które się dzieją. I dziękuję Ci za to wszystko, czym nas obdarzyłeś w Twoim Synu, w Jezusie Chrystusie. Za to, że Ty nam też dajesz możliwość i dałeś nam mądrość, roztropność, wiedzę na temat Twój, że my Ciebie możemy poznać i każdego dnia poznajemy. I tak Cię proszę o to, żebyśmy każdego dnia Ciebie lepiej poznawali, lepiej rozumieli i byli coraz bliżej Ciebie. Tak jak Olek powiedział, że tylko w Tobie, Panie Jezu, możemy te wszystkie, z tego wszystkiego skorzystać i mieć. I tak proszę, żebyśmy byli każdego dnia coraz bliżej Ciebie. Amen. Amen. To kochani, zapraszam Was serdecznie na wrzesień. Pierwsze spotkanie 14 września. Mamy już mniej więcej obsadzone te spotkania gośćmi. Mamy nadzieję, że Bóg nas ubłogosławi osobami, które znowu przyniosą coś, czego do tej pory nie znaliśmy, nie przeżywaliśmy, bo tak jest między innymi cel właśnie tych spotkań, żeby zasilać jak gdyby nasze grono ciągle jakby nową cząstką objawienia, którego doznają inni ludzie, takim kolejnym potwierdzeniem, że Duch działa wszędzie, że jest taki sam. No i mamy nadzieję, że Bóg nas tym pobłogosławi, ale tutaj to słowo nadzieja jest rzeczywiście taka, że tego to akurat nie wiemy, bo w Biblii nie jest napisane, czy spotkania dla przedsiębiorców odbędą się we wrześniu, więc to jest to takie... Ta nadzieja. Ale oczekujemy, że się odbędą. Tak, tak, to znaczy no, zostawiamy to Bogu, coś żeśmy zaplanowali, coś jest przygotowane i tyle. Natomiast faktycznie to się może nie odbyć. No i tyle. I pamiętam, jak taka jedna z osób, która chodzi, właśnie mówi, że ona zawsze zauważa, jak kończymy, że to może być ostatnie spotkanie, że co prawda my tego nie planujemy, ale to może być ostatnie. No i potem jak się zrobiła ta kwarantanna, to właśnie przy jakiejś okazji powiedziała, popatrz, ja tak zawsze z politowaniem na Ciebie patrzę, a po prostu się przerwało w niespodziewany sposób i od wielu tygodni się nie spotykamy na tamtym w tamtym miejscu, gdzie zwykle. Zostańcie z Bogiem, kochani. Wszystkiego dobrego na wakacje. No i mamy nadzieję po ludzku, tak mamy nadzieję, że zobaczymy się fizycznie we wrześniu. Z Bogiem. Pa, pa. Cześć, dzięki. Zwykle dziękujemy Wojtku za... A ja wyłączam zapis.